Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz przepraszam za strój. Jest to związane z przeziębieniem, ale mam nadzieję, że nie będzie to wpływać na jakość czytania. Kariera prokuratora Żółcia, mojego autorstwa, powieść Political Fiction, odcinek 6. Wieczorem po intensywnym dniu do Żółcia wpadł Andrzej Lipa. Posiedzieli chwilę przy wódce i prokurator zapytał: wiedziałeś o wszystkim. Myślisz, że miałem wyjście? Odpowiedział poseł. Widzisz, Bogdan, jesteś dzisiaj szefem prokuratury. Ty myślisz, że dlaczego jesteś tym szefem? Że skręciłeś sprawę Karpia? Nie, mój drogi. To był miły gest, który na pewno nie zaszkodził. Ale główną przyczyną, dla której dostałeś tak potężną władzę, jest to, że mogą cię w ciągu 24 godzin zamknąć do końca życia w celi z recydywistami i powiedzieć im, co zrobiłeś tej dziewczynie. Czyli mówiąc wprost, bracie, twoje życie jest w ich ręku. Dosłownie. Nie twoja kariera, twoje pieniądze, twoje przyjemności, ale życie. I tylko takim ludziom oni ufają. Tylko takim powierzają najbardziej odpowiedzialne zadania. Widzisz, to jest system. Gdybym odmówił udziału w sprawie Ostaszewskich, to za chwilę ja i moja żona bylibyśmy w pierdlu, bo złapali nas na ustawianiu paru przetargów. Co miałem zrobić? Im się nie odmawia, tłumaczył Lipa. To znaczy, że nie było żadnej firmy, która zapłaciła za ich wsadzenie, zapytał Żółć, przechylając kolejny kieliszek wódki. Nie było, potwierdził poseł. To oni dali kasę, ale nie musisz jej zwracać, podatnik zapłaci. To bez sensu siedzą, wyrwało się w pijackiej szczerości Żółciowi. Sensem czy bez sensem, ale siedzą, odpowiedział poseł. I przyczynili się do dobra, którym jest twoje nowe stanowisko. Dla takich biznesmenów od siedmiu boleści nie ma miejsca wśród poważnych firm. Zresztą zdaje się, że mój kumpel kupił ich firmę od komornika. Za złotówkę, gdyż tak wycenił ją biegły. Przejął ich jeden kredyt, ale ten się spłaca z zysku, więc jest bardzo zadowolony. Dobry przedsiębiorca, mąż kuzynki naszego ministra czy wiceministra zdrowia. Tak więc jeszcze niech posiedzą do czasu, aż się sprzedaż uprawomocni, a potem mogą sobie wychodzić. Może znowu coś założą, zaśmiał się szyderczo poseł. A ty powiedz, czy to znaczy, że oni na każdego posła, ministra, szefa prokuratury mają takie teczki? Wrócił do rozmowy Żółć, coraz bardziej pijany. Nie dopytuj się, bo po co ci ta wiedza? Odrzekł poseł i dorzucił. Jedno jest pewne, jak nie mają na ciebie haka, to go szukają. Jeśli go nie znajdują, to myślą, że się dobrze kryjesz i szukają głębiej. Albo wysyłają kogoś do prowokacji. Jeżeli nadal nic, to tracisz stanowisko. Zbyt świętych nam tu nie trzeba, tłumaczył Lipa. Pamiętam takiego, co był bardzo pobożny. Podchodzili go z tej i z tamtej strony i dziewczyny wysyłali i kasę do ręki ktoś proponował. I szukali, czy ma kochanka lub kochankę i nic. Wreszcie zaproponowali, że jak rozstrzygnie przetarg na niekorzyść jakiejś firmy, to ich konkurenci wpłacą 100 tysięcy na sierociniec, którym się gość opiekował. I na to się zgodził. Chwilę potem postawili mu zarzuty, ale nadal pozwolili mu pracować i kazali zrobić 3 większe przekręty. Jak je zrobił, to sprawę umorzyli, ale jego już mieli na widelcu. I poszedł gość w górę. Dzisiaj jest wiceministrem ważnego resortu, wyjaśnił Lipa. Ale że ty ze mną to zrobiłeś, to ci jednak nie daruję. Coraz bardziej pijany Żółć stawał się agresywny. Andrzej Lipa też już pijany wstał od stołu i powiedział krótko: w dupie mam twoją przyjaźń, gnoju. Od dzisiaj będę ci wydawał polecenia, a ty będziesz wiernie jak pies je realizował. A jeśli nie, to mamy takie fajne więzienie w Czerwonym Borze. W
samym środku puszczy. Tam cię przymkniemy na 2 lata aresztu z grypsującymi i rzucimy im, jakie masz zarzuty i kim byłeś. Oj, głupi durniu, będziesz po 2 latach lepiej wyglądał. Brzuch będzie mniejszy, ale dupsko większe. Zaśmiał się też coraz bardziej pijany poseł i dodał. Jutro zadzwonię, bo rano będziesz musiał przypilnować osobiście śledztwa w sprawie pomocnictwa do zabójstwa na Białołęce. Sprawa może być głośna, bo gość groził, że ujawni jakieś taśmy z naszym ministrem. Ponoć minister zabawiał się z 13-latką, która wyglądała na 16. Ci oszczercy z opozycji mogą coś zwęszyć i oskarżyć nas o zlikwidowanie dowodu. Żółć mu przerwał. Ale jak się ktoś tam wychuściał, to pewnie prowadzi to Praga i pewnie już dawno wszczeli. Wiesz, Bogdan, ty jednak durny jesteś, powiedział poseł i beknął. Nie mogli jeszcze wszcząć śledztwa. Mogli, upierał się Żółć. Nawet jeśli samobójstwo jest po południu, to od razu wszczynają, aby sekcję zwłok zapewnić. A jak samobójstwo jest rano, zapytał kompletnie pijany poseł. No to już pewnie po sekcji, odpowiedział prokurator. Dzisiaj czwartek, to pewnie już na stole go kroją. Gdyby się zabił w piątek, to sekcja może być w poniedziałek. Ale ty jednak głupi jak but jesteś, powiedział poseł i zasnął. Następnego ranka z bolącą głową Żółć wsiadł do samochodu prowadzonego przez kierowcę. Sam bał się prowadzić. Gdy dojeżdżał do prokuratury, zadzwonił jego asystent. Panie prokuratorze, powiedział podniecony pan Jurek, dzwonili z ministerstwa. Mamy pilnie przejąć sprawę, bo Zdzisław Garbownik, znany judoka, o którym ostatnio zrobiło się głośno w związku z oskarżeniami wobec marszałka Rzepy, został znaleziony dzisiaj rano w celi. Siedział z 2 recydywistami i sprawa wygląda dziwnie, wyrecytował jednym tchem. Żółć poczuł, że jego życie będzie wyglądać jednak zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażał. Ale też pomyślał z dumą. Mają do mnie zaufanie. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek, rozdział mówi o problemie fikcyjnym, problemie politycznym polegającym na tym, że w niektórych krajach, jak tworzy się dyktatura, powierza się wysokie stanowiska wyłącznie tym, którzy mają coś na sumieniu, bo ma się na nich haka i cały system funkcjonuje jak wielki jeden hak. Powierza się ludziom różne stanowiska, daje się apanaże, wkręca w system, pozwala się bezkarnie kraść, pozwala bezkarnie korumpować, w bardziej obrzydliwych systemach popełniać zbrodnie, tylko po to, żeby wszyscy byli umoczeni i żeby na wszystkich były haki. Tak się buduje dyktaturę. Czy pewne podobieństwa widzimy w Polsce? Tak, proszę Państwa. To było napisane ponad rok temu. Dzisiaj posunęliśmy się już o ten rok dalej. Widzimy, że jest stosowana jedna zasada. PiS pozwala kraść swoim członkom, swoim działaczom. Bezkarnie kraść. I po prostu tych kradzieży nie ściga. Mają zapewnioną bezkarność i dostęp do pieniędzy. To ich ma wiązać z partią rządzącą, bo mają świadomość, że jeżeli PiS przegra, to będą siedzieć. Taki ten mechanizm funkcjonuje w każdej dyktaturze i w każdej tworzącej się dyktaturze. W Polsce właśnie się tworzy dyktatura i obserwujemy początki tego bardzo niebezpiecznego systemu funkcjonowania. Jeszcze jedna uwaga, taka techniczna można powiedzieć. W Polsce sekcja zwłok dokonuje się zwykle w dniu śmierci denata. Natomiast jeżeli śmierć nastąpiła w piątek, może być sekcja zrobiona w poniedziałek. To często utrudnia odnalezienie związków chemicznych, które rozkładają się szybko
i które te związki chemiczne mogą na przykład prowadzić do uśpienia ofiary. To jest niebezpieczna praktyka, przeciwko której adwokaci wielokrotnie protestowali, ale niestety ciągle funkcjonuje. Ja miałem do czynienia z taką historią w sprawie pana Kosteckiego, dosyć znanej i głośnej. Zapraszam do subskrypcji i również do słuchania kolejnego odcinka Kariery Prokuratora Żółcia. Dziękuję uprzejmie. Yeah.